Pomysł na rundę pistoletową. Smoke i Palak u Szpera. Pozostali Kevy i wejście na BS Górny. Agresywnie chcemy tutaj zaatakować. Im on już wycofuje, dorzucony Palak na gniazdo, a więc poszła pewna analiza. Spodziewaliśmy się defensywnej gry zespołu antyterrorystów. Gry na odbijanie. I jaki to będzie pomysł? Zobaczmy. Trzech zawodników od gniazda. Jest Izak przygotowany z fleszem i za chwilę tam zobaczymy wejście. Wegi na tego flesza czeka i za chwilę będzie mógł sprawdzić, co się dzieje. Teraz jest ten wyjazd, ale na to Wegi był przygotowany. Wegi 2! Wegi jeszcze walczy! Nie ma tutaj czasu zespół antyterrorystów. Coraz mniej sekund na zegarku. Wegi! Haha! Pięknie Wegi, ale on był na to wszystko przygotowany. Wciąż zdaje się dwóch zawodników. Chociaż Shaker teraz wraca i to jest ten dobry moment, żeby zaatakować. Lecą granaty. Im on będzie musiał bardzo uważać. Ginie jednak Isak. Jeszcze im z Taza z jedną eliminacją. Pudło od Milkiego. Fatalne pudło od niego. I wszystko w rękach Wegiego, ale ten już nie daje rady. Zabrakło tego fraga od snajpera. Awansowali. Zdaje się, że eliminując G2. A tymczasem Siuchy już wyeliminowany. To Wegi z tekiem. A tutaj Polacy na Feniksie czują się dobrze. To widzieliśmy w meczu PGE Turów z Gorzelec. Tymczasem podejście pod BS Dolny. Wraca Chaos. On za chwilę zobaczy, co się dzieje. Smoke dorzucony od krótkich drzwi. Wegi bejtuje. Wegi stara się skupić na sobie uwagę antyterrorystów. Tu na blisko Szperu. On ma dobrą pozycję, żeby zaskoczyć. No właśnie, bardzo sprytne wypuszczenie Szpera. I teraz plant od demo w toku. Jest Taker ze snajperką. Wie o pozycji Grzegorza, ale ten i tak nie będzie chciał, zdaje się, wychylać odbijanie w tej sytuacji od rampy. Więc takie podejście pod rywala może być niezłym pomysłem, patrząc na dyspozycję dzisiaj Wegiego, a jednak lepszy Chaos w tym starciu, 39 HP. No gdyby to był Isak, to Wegi zdobyłby eliminację, ale to było troszkę za mało. Tymczasem wejście na BS Górny, frag za frag, tu jeszcze walczy Milki na gnieździe jeden z zawodników. Mamy jednak dwóch na dwóch, a przecież Chaos bardzo był obity. Wraca Milki w stronę przebudówki, tu jest pik, ach, Chaos trafił, no i teraz wszystko w rękach Milkiego. Jego rywalem Acor, ten ze snajperką, ale Milki doskonale wyczuł ten moment, a zatem na pełnym uzbrojeniu Acor w wentylacji, on nawet z nożem, żeby szykować się na zejście do wenta, no i to się powinno udać, no właśnie. Innocent zanożowany, sprytnie bardzo Acor. Nawet tą snajperką wyrzucił karabin koledze na BS-ie Górnym. No nie spodziewał się takiego zagrania Innocent. Snajper nie szukał kontaktu, nie szukał fragów. Tylko przede wszystkim chciał tutaj skontrolować wentylację. Tymczasem demo. Odpowiedź jest. 4 HP na koncie demo. Chaos cały czas bardzo agresywnie. Wydawało się, że to się może źle skończyć, ale Chaos fenomenalnie zachowuje się na rampie. I tylko Szpero przeżyciu. On tu będzie mieć ciężko, chociaż frag jeden jest. Mocno bity Acor od gniazda. Będzie wychylać, zdaje się. Była tam szansa na pestkę, a Szpero. To na pewno dużo by nam dało. Pamiętajmy, że już to mapa ECT, tymczasem Wegi wejście na górę, błyskawicznie zdobyta eliminacja, a tam nie ma asekuracji, od przebudówki chcieli to robić zawodnicy CT, ale Isak może mieć pretensje, bo był sam na BS-ie Górnym, odcięta szybko przebudówka, nie było tam reakcji, chociaż teraz Acor przez Smoke'a trafia naszego zawodnika. Dobra pozycja Wegiego, mamy tutaj dobre ustawienie po stronie Terro, chociaż ważne starcie Milkiego z zawodnikiem z rampy. Chaos podchodzi na blisko, on zdaje się, że jeszcze chce chwilę poczekać na partnerów. A Milki cały czas sprawdza, no ale to dziwny moment wybrał sobie Milki na sprawdzanie pleców. To się na pewno mogło źle skończyć dla jego zespołu, chociaż Wegi cały czas jeszcze się broni. Blisko też demo, wyjście i koraz przebudówki, coraz mniej czasu. Chaos zostaje sam, niecelny strzał, no i na czas to wszystko może rozegrać demo. Nie będzie mógł rozbroić bomby, Chaos wie o tym doskonale, że zabraknie sekund. Ta bomba musiała wybuchnąć. Brawo dla Wegiego. Tupnął jeden z terrorystów. No, Innocent musi tutaj zbejtować. Ten pierwszy strzał, no właśnie. To jest wejście Szpera na plecy. Ale ten przesadził z agresją, niestety. Ale tracimy i Innocenta, i Szpera. No i co dalej? Terroryści mogą teraz kombinować. Demo może mieć kłopoty, chociaż jeden headshot trafiony. Fenomenalny strzał od demo. Wegi już też zmienia pozycję. Milki ma kontrolę kwadratu, ale teraz wie, że ten bomb set dolny odpuszczony. Powolutku im stara się podchodzić. Jeszcze czeka Isak na zawodnika z pleców, ale dalej nie skraca Milki. On tylko zajął kwadrat. Także wygląda to całkiem nieźle. Teraz jednak zaskoczony będzie demo. Oj, nie przetrwa to zbyt długo. Nie ma prawa tu przetrwać. Dorzucony flash. Demo jeszcze chciał powalczyć. Wegi z kolei atakowany. Oj, będą tarapaty. Wejście na BS Górny. Tu jest już Milki na szczęście. I miał tutaj okazję Milki, żeby... Nikogo od nas nie ma. My nawet nie wiemy, że na BS-ie Dolnym już są właściwie zawodnicy Terro.
Ale teraz Milki błyskawicznie wyjechał na rywala i Milki odpala wrotki. Oj, tego się nie spodziewają zawodnicy terrorystów, chociaż siuchy, no, znający dobrze oczywiście tendencje polskich zawodników. Od razu musiał to skontrolować, ale ważne, że tego fraga Milki pierwszego zdobył. Skupił na sobie też uwagę zawodników Terro, no i Isak pozostaje mu zachować broń. No i trzeba będzie uważać bardzo mocno, chociaż Innocent doskonale przygotowany. Innocent, jeden, drugi! Paweł Mocek robi teraz robotę, Szpero już dołączy do kolegi. No może nie potrzebujemy kryć tego BS-a górnego we dwóch czy trzech, jeżeli jest Innocent, który radzi sobie fenomenalnie. Doskonała kontrola nad tym, co się działo przy wejściu. Dobry też Palak, który utrudnił wjazd terrorystom. I dzięki temu poradził sobie spokojnie Paweł Mocek. Ejkor jeszcze z granatem pod same nogi. On tutaj stracił i tak tylko 36 punktów życia w tej rundzie. Wejście w podskoku na Szpera, ale ten już nie chce odpuścić Szpero ze swoim M4A4. Ola, ale siuchy! Odpowiada, podnosi broń. Oczywiście takiej rundy siuchy nie ma prawa wygrać. Co prawda smoke u niego jest wielki wcelowany, ale strzał niecelny. Jeszcze siuchy chce pokombinować. No i teraz droga wolna do wentów właściwie. Wyszedł na BS dolny. No, siuchy, widzę, że jeszcze chce zaskoczyć. Powiedziałem, że nie ma prawa wygrać tej rundy. Teraz jak najbardziej ma prawo, żeby wygrać tę rundę, moi drodzy. Demo skanuje, a siuchy podkłada bombę na raz. Zanim tuż, tuż jest już rywal, a jednak demo narzekać na niego. A tymczasem siuchy, on z Tekiem przechodzi sobie outsider, wejście na rampę jednak i tam już zdobyty frag. Muszą szybko rotować zawodnicy CT. Kto będzie na BS-ie dolnym? Jest Szpero, on za chwilę powinien siuchego złapać i tak się dzieje. 4-4, ważne, że jest kontrola na tym, co się dzieje przy opisie. Szpero z trafieniem, ale już jest odpowiedź. To Isak trafia z Maka 10. Chaos chce do niego podejść, chce być bliżej całej tej akcji. A tymczasem Milki przy rampie, on cały czas czeka, on jeszcze nie chce podchodzić, on chce na sam koniec dosłownie zaatakować. Tylko że Ejkor jest dobrze ustawiony, on też już nie wie, ważny tu będzie czas. Kiedy w końcu wychyli Milki? Milki, jest frag dla niego, ależ on teraz czaruje ze snajperką. Fenomenalnie to wszystko robi, wraca Chaos do BS, ale tu Innocent był szybszy, no i Isak, on zostaje sam. Mamy smoki, mamy defuzy, mamy trzech zawodników w tej przewadze nasi, ale Isak teraz trafia idealnie, musimy broić bombę na raz, tu już nie ulega to wątpliwości, chociaż broił ciałem Milki i tym ciałem obronił. Wegi rozbroił bombę i mamy punkt numer 14 dla Anonymo. Leci smok na zejście do kraty, zdaje się. Ach, czy to smoke na outset jednak, a wejście od strony drzwi, no i Innocent przysnął. Wegi jeszcze chciał walczyć, ale nic z tego. Oj, teraz to tarapaty i to porządne. Walczył demo, nieudany ten palak, więc tu ma trochę miejsca dla siebie demo. Ale to jest ciężka sprawa. Bomba już przedostaje się w stronę BS-a. Pilnuje siuchy tylko, żeby Milki nie zrobił pleców. Szkoda tego, bo Innocent przysnął tym razem. Ale też nie spodziewał się takiego wyjścia drzwiami, nie mieliśmy Polaka, chociaż Isak już wie. Słyszał te kroki, wiedział, co tam się dzieje. Ma frag dla Ejkora, więc Milki niestety długo ratował nam zespół, a tymczasem tracimy dwóch zawodników, przepraszam, na samym starcie rundy. Odpowiedź od demo była. No, ważny refrag. Jednak te wrotki odpalone. Graliśmy agresywnie, Innocent teraz stara się podejść od kulnika. Frag dla Szpera, nie odpuszczamy. No, jeszcze przydałby się frag dla Pawła Mocka. A ten, no, ma tutaj trochę miejsca dla siebie. A ciekawe, co tu zrobił zawodnicy Terro, ale ci schodzą już na bombsite dolny. Bomba jednak musi przejść. Czy ktoś w końcu zrotuje? Ktoś powinien zrotować. Idzie demo. Chociaż teraz gdzieś się nie do końca dogadali. No musi ktoś zejść na bombsite dolny, kiedy nie było tej kontroli placu. Ma kontrolę domku. Cały czas jeszcze Innocent. Jest podejście od rampy. Tylko że terroryści już są właściwie na bombsite dolnym. Zobaczmy, gdzie jest siuchy. To nie jest dobra decyzja dla polskiego zespołu. Za chwilę powinniśmy wiedzieć, co się wydarzyło. No tak, wiemy, że tu nikogo nie ma. Wiemy, że bombsite dolny zapewne został zaatakowany. Teraz musimy wracać i też się nie spieszyć, bo mogą usłyszeć rotację terroryści. Ci jeszcze czekają. Na szczęście długo czekali. Poleciał Palak do wentów. Jest to wejście na pozycję. Nasi jeszcze nie pikują. Palak na rampę. Frag dla Ejkora jednak. No i jak to odbijać? Od rampy odbijać się wręcz ta sytuacja niemożliwa. Popatrzmy. Ale że teraz się zdecydowali nasi na skrót. Dwóch zawodników w ciemni. Gdybyśmy mieli Palaka, to by zrobiło nam taką robotę. Dwóch zawodników byśmy wykurzyli z tej pozycji i mielibyśmy zapewne dwie eliminacje. Ale już przybyła się demo.
Za chwilę ten ciemnie będzie musiał sprawdzić. Spodziewa się, że tam ktoś się ustawił i ma fajny kąt, żeby to sprawdzić. Ale to niestety nic z tego. Zbyt dobrze się ustawili zawodnicy Gamer Legion. Mieli taką jedną rundę, kiedy... Nikt jeszcze nie przelatował, to ciekawe, chociaż jest Spero przy Feniksie, ale tutaj wyeliminowany. Teraz Demo musi zjechać, no i terroryści mogą to zrobić wszystko. Wraca znowu Demo. Czy chcą ryzykować zawodnicy Anonymo? Odpuszczając bombset dolny. Po tym jak dwóch zawodników ukazało się tam pod celownikiem Spera. Oj, 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 ten flash perfekcyjny. Chaos podchodzi pod gniazdo. Kontrola placu jest po stronie terrorystów. Bomba jeszcze leży. No ale teraz bardzo trudny moment dla polskiej ekipy. To wygląda bardzo, bardzo źle. Potrzebny jest bohater. Ktoś, kto ratuje taką rundę. Słyszą Izaka, być może pędzącego outside'em. Powinien wiedzieć Wegi, co się wydarzyło. Mamy kontrolę kwadratu, tylko że terroryści jednak na bombset dolny. Siuchy w pojedynku z Demo. Ten jednak już w stronę bombsetu dolnego. Wydaje się, że niestety. Wydaje się, że niestety, ale z tego już chyba nic nie będzie. Nasi odbijają od rampy. We trzech na pięciu. Szkoda. Szkoda Anonymo w tym spotkaniu, ale... Mam wrażenie, że Anonymo przegrywa te mecze na własne życzenie. 14-16, moi drodzy.